Miki właśnie wstał. Zrobimy sobie butlę i zaraz wam pokażę Zary paczkę, co tam w środku mam. Krzyś pojechał na zakupy, no bo zbliżają się urodziny, mamy mieć gości i tak dalej. Jeszcze musi odebrać paczkę z paczkomatu, bo deadline jest za 15 minut. Zawsze to samo. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Balony dla Marty na urodziny, bo Martusia ma teraz urodziny już niedługo. Nie wiem, czy będziecie to oglądać przed urodzinami, czy po urodzinach. Wszystko się okaże, jak nam ten materiał wyjdzie. Tak czy siak, mam balony, napakowane są helem. Pan mówił w sklepie, żeby nie grzać za bardzo w samochodzie, żeby balony nie pękły, bo one różnie reagują na temperaturę. Jak są na zimnie, to się zmniejszają, natomiast gdy są w ciepłym pomieszczeniu, to się rozprężają. Tak więc nie grzeje zimno mi, ale jakoś damy radę. Prezent dla Marty ode mnie zobaczycie dopiero później, z tego względu, że w tym miesiącu nie jesteśmy w stanie wyjechać tam, gdzie myślałem, że wyjedziemy, żeby Marcie zrobić niespodziankę, także poczekamy jeszcze, ale jak tylko wrócimy, to na pewno będzie materiał z naszego wypadu. Lecę do sklepu, bo jeszcze muszę kupić parę rzeczy na imprezkę urodzinową, także lecę i zaraz wracam. To powinno być dłużej zdecydowanie, no nie Mikołaj? Mikołaj się zgadza, zobaczcie, o. Sam jest zdziwiony, tylko 2 dni. 48 godzin na odebranie paczki. Nie uważasz, że to jest za mało? Za mało, widzicie? No, za mało, no. Mój syn to zawsze mądrze nam powie. Dobra, zgłaszam się za chwilę, jak zrobimy butlę. Słuchajcie, muszę kupić w końcu ten czajnik z podtrzymaniem temperatury, bo aktualnie to jest moje podtrzymanie temperatury, no nie? Bo wodę mam przygotowaną i tylko ją dokładam do tych 40 stopni. Ale jak patrzyłam, to takie ładne, bo chciałam od razu wymienić na taki, wiecie, jakiś bardziej designerski czajnik i to za każdym razem kosztuje 500 zł. Widziałam po 400, no kurde, trochę dużo za czajnik. Ale podobał mi się, więc nie wiem, jak dobrze podtrzymuje temperaturę, to może i bym się zgodziła. Dobrze, na razie mama perfekcyjnie podtrzymuje temperaturę. Czekaj, skan wyłączymy, Mikołaj. Idziemy po butlę. Ile sobie życzysz? 120 czy 150, chłopaku? Zrobimy 120. Trochę ponad. Wiesz jak jest. Mama jakby mogła więcej, żeby sobie jadła więcej, ale jest na diecie. Raz. Dwa. I 4. W ogóle Miki ma dzisiaj dzień piżamowy. Miałam go przebrać i jakoś potem mi zasnął, bawił się i jest sobie w piżamce. Tak? Mikuś, nie, bo uśniesz. Trzymasz butlę? Tak? Będziesz trzymał butlę? Już będziemy dawać butlę. O, gdzie ty zgubiłeś skarpetę? Głodny mój syn był, tak? Okej, szybciutko wam pokażę. Słuchajcie, zamówiłam dwie paczki, znaczy dwa razy zamówienie robiłam z Zara, bo czekałam na kurtkę bardzo długo, bo była cały czas niedostępna, ale było, że coming sun. Więc jak sun coming, to wiecie, ja czekałam. Raz przeoczyłam, drugi raz udało mi się kupić. Ja mam taką samą kurtkę kupioną z drugiej ręki na... no, wiecie, z drugiej ręki, mówiłam wam kiedyś o tym. I ona miała być idealnie nowa, kupiłam ją za 5 dych, okazało się, że przyszła z jakby podrapanymi plecami. I ja wtedy miałam rozmiar L, ale w przypadku tej kurtki lepsza jest dla mnie M-ka. I słuchajcie, to jest taka... klasyczna ramoneska z Zary. One naprawdę super leżą, tylko ona ma taki bardzo delikatną skórę, miękką bardzo. Gdzie bym się rozpięła? O, zobaczcie, tak to wygląda. I ona normalnie kosztuje 199 zł i ja ją kupiłam za 119 plus przesyłka, bo wysyłka z Zary jest darmowa przy 200, więc musiałam tą wysyłkę dopłacić. Natomiast o, czaiłam się na tą kurtkę, jeszcze czaiłam się na taki kożuszek beżowy. Słuchajcie, no tak, założę jak mam rękawy. Czaiłam się na taki beżowy kożuszek, ale jest cały czas out of stock, czyli wyprzedany, więc niestety nie udało mi się go kupić. Tutaj wam pokażę. O, wygląda to tak.
Ona jest naprawdę mega fajna. Taka miękka i nie krępuje ruchów. Tak jak mówię, mam L-kę, bo do swetrów to i tak ją wykorzystuję. No jest podrapana z tyłu, ale ja tego nie widzę. Tylko mają bekę ludzie w kolejkach, ale stwierdziłam, że w sumie czegoś nie robi, aby ludziom poprawić humor, więc niech sobie oglądają moje podrapane przez kota plecy. Dobrze, następne to mam tutaj taką paczkę. W ogóle chciałam dla Mikołaja coś kupić, ale nic nie było na jego rozmiar. A to co było, to takie dziadostwo, że szkoda na to hajsu. Pierwsza rzecz, to ja mam taką niebieską koszulę już kupioną, ale kupiłam zwykłą białą koszulę. Niebieskie jeszcze nie prałam i mam ją w rozmiar w rozmiarze M i one były za 100. Moją niebieską kupowałam właśnie w tej kwocie, a kupiłam je za chyba 49 zł. I mam tutaj białą, tylko jeżeli ktoś ma ten typ koszuli, ja wam linki dałam pod spodem, to niech mi powie, czy można ją suszyć w suszarce, bo słabo by było, gdyby mi się skurczyła. Identyczną kupiłam czerwoną i ta czerwona już widzę, że była zwracana, bo jest zapięta i ona jest chyba w rozmiarze L. Tak, czerwoną kupiłam większą. Kupiłam jeszcze takie spódnico-spodnie, słuchajcie. Przesłodka spódniczka, mi się to mega podoba. Taka delikatna spódniczka i na to sweter. Ja ją przymierzę, może następnym razem jak gdzieś pojedziemy, to sobie ją założę, o ile wejdę. Bo to jest L-ka, a zobaczcie jak ona jest wąska. Nie wiem, to jest jakoś tutaj przez to, że to się związało, czy coś? Strasznie wąska. O matko. Okropnie maleńka. I one kosztowały 9 dych, a ja je chyba kupiłam za 30 zł. Więc jak coś będzie na lato, ale dość mocno prześwituje. No przepiękny jest ten wzór. Taki, wiecie, bardzo delikatny, a jednocześnie bardzo dziewczęcy, a jednocześnie, wiecie, czarne. Czarna spódniczka, białe kwiatuszki, spoko. Tylko mi się wydaje, że majty będą przez to widać. I drugie shorty, na które też się czaiłam, to takie, to też jest L-ka, ale powiem wam... Dobra, najpierw skończę te shorty. Wyglądają tak, tutaj mają tak, tylko muszę się nauczyć wiązać kokardy. Ja wam tutaj przepraszam, włos mi lata. Ja wam tutaj pokażę, jak to wyglądało na modelce. Przymierzymy sobie to, te powinny być idealne. I to też, chociaż takie są wąziutkie. Powiem wam, że normalnie dobrze, że się za siebie wzięłam, bo jak już w L-ki, powiedziałam, że XL-ki nie kupię, nie ma opcji, bo się zapłaczę, nie? Będę ubierała tą XL-kę i się zapłaczę. Zresztą stwierdziłam, że nie ma co za dużo L-ek kupić, bo za niedługo zejdę z wagi, więc... No, nawet Mikołaj przystaje na to. Ale pokażę wam talię. Jak i te spodenki, tak i ta spódniczka są na talię. I pokażę wam, jak wygląda różnica. To i to jest L-ka. Jeszcze sobie sprawdzę, czy jakimś przypadkiem nie kupiłam tutaj M-ki. M-kę kupiłam. Debil. 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 Dobra, sprawdzę zaraz na aplikacji, czy jest L-ka. No to ja się sapierzę na rozmiar, a po prostu przeoczyłam i kupiłam L-kę, M-kę. Czekajcie, zobaczę sobie. Pokażę wam, na którą kurtkę się czaiłam. Jest dostępna? Nie, nie jest dostępna. Na tą się czaiłam bardzo. Tą chciałam, mega chciałam kupić tą kurteczkę, ale jest niedostępna. Nawet ją kiedyś znalazłam z drugiej ręki, ale chciałam ją kupić, Raska mi powiedziała, że jest sprzedana. No i to jest fajne w ogóle, takie krótkie spódniczki, które są spodniami. Nie ma, tu pauza ma być między tym, które są spodniami, bo wiecie, nic nam nie podwie. Ja kiedyś tak na uczelni byłam w takiej spódnicy albo sukienki, nie wiem, i byliśmy na tarasie, piłyśmy kawę, tak mi podwiało całe majty na górze, cała dupa, no bo byłam w tych stringach, więc po prostu powiem wam dramat. A, no nie było L-ki, stwierdziłam, że zaryzykuję, kupię sobie M-kę, nie? I dalej nie ma. No nie wiem, zobaczę. Może się pojawią, bo ja taka jestem upierdliwa. Nie, to mi się mega podoba. Też widziałam to u paru dziewczyn i to jest fajna opcja. Także no będę się czaiła, bo są prześliczne te spodenki. A teraz nawet nie mam ich jak przymierzyć za bardzo, bo wiecie, za ciasne. Chociaż może zostawię, w sumie i tak były na promocji, więc może do nich wejdę za niedługo. Ale jak tak patrzę na ten wymiar, to ja aktualnie potrzebowałabym jednak XL-kę tutaj, żeby one nie były opięte to na dupie, bo na razie to na dupie będzie to opięte. Takie ładne, Jezus. Ile to ma w talii, bo ja chyba nigdy w życiu takiej wąskiej talii nie miałam. Dobra, idę wyciągnąć pranie z suszarki. Mam pość.
Krzysiek to składa, ale to jest ten, od bujaczka, pokrowiec. Powiem wam, że my mamy dwa bujaczki kupione. Jeden to był po prostu nietrafiony zakup. Będzie o tym film. Ja już o tym informowałam parę razy. Mam nadzieję, że jutro, w przyszłym tygodniu uda się go nagrać i wrzucić. I słuchajcie, jeden to jest taki, który jest po prostu niezdejmowalny. W ogóle nic tam się, nic nie jestem w stanie zdjąć. On taki jest, jaki jest i koniec, kropka. I teraz przy karmieniu, jak mamy poszerzać dietę Mikołaja, Ali, uważaj na Mikiego. Teraz jak mamy poszerzyć dietę Mikołaja, to jak on by wybrudził ten bujaczek, leżaczek, to jest lipa, bo tego nie odpiorę. Natomiast ten z Baby Bjorn, Baby Bjorn ma zdejmowany cały pokrowiec, ja sobie go mogę zdjąć, wiecie, wrzucić do pralki, wyprać i jest jak nowy. Ja go kupiłam używanego, bo one są strasznie drogie, po 800 zł są te leżaczki. Same te pokrowce chciałam kupić, żeby mieć dwa na wymianę, bo wiadomo, jak jeden wrzucę do pralki, to żebym miała drugi na wymianę, ale one też są po 200 zł używane, więc kurde, trochę dużo. Nawet widziałam na jakimś tam portalu, nie wiem, czy to chyba Les był, w każdym razie był używany z takimi zaciekami i dziewczyna chciała za niego 190 zł. Takie zacieki, że fest. A teraz pokażę wam, jak to się sprytnie zakłada wszystko. Okej, leżaczek wygląda tak. I teraz przyniosę sobie ten pokrowiec. Pokrowiec wygląda nam tak. Wystarczy go po prostu przewlec na górze. Już sobie go chwycić. Ciach. O, widzicie? I teraz druga część. Tutaj ma takie zaczepy jakby. I na ten zaczep mam takie paznokcie do zrobienia. Tutaj jest taka gumka wisi z tego bujaczka i jego zaczepiamy na ten zaczep. Tylko jedną ręką nie jestem w stanie tego zrobić. Słuchajcie, po prostu to zaczepiamy tu. Ciach. Widzicie? I z drugiej strony mamy to samo. I on nam w ogóle nie zjeżdża. No powiem wam, że mistrzostwo świata ten bujak. I tutaj dziecko ma bardzo fajną pozycję do siedzenia, więc on był tak uwalony wszystkimi rzeczami, wszystko się sprało. Ten materiał bardzo dobrze się spiera, z tym, że płowieje, bo widzicie, że on jest taki, wygląda na fest wypłowiały. Może dzisiaj poszukam znowu na OLX-ie samej tej góry, żeby mogła sobie wymijać, bo to by było naprawdę fajne. Mam nadzieję, że mi się dzisiaj uda zrobić paznokcie, bo mam tutaj jeszcze ta ręka, okej, ale zobaczcie. Ta to jest tragedia, ten taki upitolony, ten w ogóle zjedzony, no tragedia. Pójdę z Mikołajem na górę i powystawiam jego rzeczy, bo zrobiłam znowu przegląd ubranek, ze względu na to, że wynosiłam te rzeczy świąteczne na górę. Te rzeczy świąteczne dla dziecka będą wystawiane w przyszłym roku, przed świętami, gdzieś tak w listopadzie, bo stwierdziłam, że teraz nie ma zupełnie sensu, żeby sprzedawać rzeczy, jakieś swetry świąteczne na przyszły rok dla niemowlaka, który ma mieć 3 miesiące, więc niektórzy nawet jeszcze nie wiedzą, że będą mieć niemowlaka w przyszłym roku, znaczy w tym już, w te święta, bo to tak jest, no nie? Więc stwierdziłam, że zaczekam sobie i wystawię to w takim sezonie, kiedy będzie ktoś na kupnie. Wiadomiks. Idziemy z Mikołajem na dół. Jak to pięknie wygląda! Mikołaj, patrz, jakie duże! Co to jest? Jakie duże! Ale nie to są mamy balony. Bam! Największa kiedy? Ale czas! O kotecku! A poznałeś mnie, jak miałam 19 lat. Albo 18. Trochę minęło, ale no. Dalej taka ładna. O. Mikołaj, mama ma 30 lat, a ty nie masz ani jednego. No, od jeszcze nie ma ani jednego. Ani jednego jeszcze nie masz? Właśnie przywiozłem Marcie torta, Marta jeszcze nie widziała. Zamówiłem jej takiego ładnego. Tutaj ma 18. Tutaj jest najważniejszy napis. A to jest Martucia. Na swojej desce Raven. Martu przyjdzie zobaczyć swój tort.
Jakie mam warkocze! Dla najpiękniejszej żony na całym świecie! No i masz deseczkę z rejdy. Ale to jest moja deska! No, o Boże! Na głowę. Ale jaja, moja kurtka! Ale czas! Twoje okulary. 18! Ale ładna! Ale... Ale czadowy! Ale że deska jest... Nawet kolor piórek jest ten sam! No. Ale jest niesamowicie jesteście! Niesamowicie jesteście! Patrz jaki mam motor! Zapropsował? No. Mikołaj, nie jedziemy w Alpy w tym roku, to Alpy przyjechały do nas! Ta tabliczka też super zrobiła. Rewelacja! Ale że nawet jest czapka na kask! Kominiarka też ma. Jest, aż wie, aż mam za, ten, już mnie zaczęły mięśnie twarzy boleć od tego banana. Co Mikołaj, to dzisiaj co, świętujemy chłopaku? Świętujemy, tak?